Dzisiaj ponownie gramy w symulator koszykarza. Robimy tak i opona trafia do kosza. Ale dzisiaj musimy uzbierać aż 30 milionów, aby odblokować tą helmapkę. I na początku w sumie zobaczmy, skąd ja mogłem strzelać, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Spróbujmy na początku stąd, zobaczmy, czy się uda. I powinno się udać, ile w ogóle siana dostałem za taki rzut. No tak powiedzmy w miarę okej. Do 30 milionów sporo nam brakuje. Ale w ogóle może się wróćmy na początku na spawna, żeby trochę poupgrade'ować sobie jakby tutaj moc naszą, żebyśmy mogli z jeszcze dalszej odległości strzelać. W sumie to tak naprawdę nie możemy w ogóle upgrade'ów robić. 7 milionów kosztuje kolejny. Musimy chyba sobie rebirfa zrobić. Ile rebirf kosztował? 10 milionów. No dobra, mamy trochę zabawy, czyli musimy sobie na początku pofarmić siana więcej. I tutaj przynajmniej nagrody sobie mogę odebrać. 40 tysięcy gemów, w sumie to 400 tysięcy dostałem? Nie, 40 dostałem. Tutaj jeszcze do odebrania jakiegoś lagboosta mamy, ale to później, jak będziemy sobie otwierać kolejne skrzynki. W sumie to nie skrzynki, tylko bardziej maszyny z piłkami. Dobra, to niech się to farmi. Robimy to sobie w taki sposób i niech to na autorzucie nam farmi. I jak się wyfarmi te 30 milionów, to sobie wtedy odblokujemy kolejną mapkę. I chwilę mi to zajęło, ale mamy już 30 milionów, a więc możemy sobie po pierwsze tutaj tą piękną mapkę odblokować za 30 milionów, no i ta, powiem wam, że wygląda mocno. I tu są ciekawe rzeczy w sumie też. Tutaj jakieś takie, nie wiem, dziwne są rzeczy, ale tu chyba nic nie ma, tu się chyba nic nie da robić. No, ale są za to maszynki oczywiście z lepszymi piłkami. Jakie tutaj w ogóle są piłki? No, powiem wam, że fajne. Tutaj tą bombę w sumie najlepiej było wydropić, bo ona jest najlepsza. I w sumie ta maszyna też dosyć tania jest. 10 tysięcy gemów, a tutaj co w ogóle jest? Tu są trails, czy może efekty właśnie do koszy? Ale z tego co widzę, to efekty do koszy są. Dobra, to musimy sobie coś ciekawego wydropić. Oj, właśnie, teraz tego rewardsa możemy sobie w sumie odebrać, który da nam laka. Tutaj tego na 2 minuty i dobra, i przez 2 minuty sobie muszę pootwierać tutaj to. W sumie to nawet na auto możemy pootwierać, bo jest auto darmowe. I myślałem, że już na początku nam wypadnie ta bomba, ale wypadła nam druga najlepsza piłka, co w sumie też nie jest złym wynikiem. I teraz ta bomba nam wypadła, więc dobra, spoko, mamy już tą jedną bombę, ale przydałoby się jeszcze trochę wydropić. Tylko ekwipunek mi się zapełni. Ile ja w ogóle tych piłek mam? No w sumie to dużo, muszę to wszystko pousuwać, ale dobra, zobaczmy, ile ta bomba daje. Jakby ta moja mnoży końce razy 6,74, a ta bomba ile mnoży? 8,71, a więc jest lepsza. Od razu sobie załóżmy tą bombę. I tutaj są też jakby te kolce. I wydaje mi się, żebyśmy jeszcze wydropili sobie w sumie jedną taką piłkę, to ona by dawała więcej niż ta bomba. Tylko no wiadomo, muszę sobie tutaj te wszystkie pousuwać. Dobra, i wszystko pousuwane, niech się jeszcze dropi. Jeszcze musimy wydropić takie jedne kolce i wtedy prawdopodobnie będą lepsze od tej bomby. No i wtedy będziemy więcej siana, wiadomo, farmić, bo jeszcze kilka mapek nam zostało do odblokowania, a jeszcze musimy porobić więcej upgrade'ów, no bo na razie jestem słaby. I na razie jesteśmy co najwyżej średniakiem koszykarzem, a nie jesteśmy jeszcze prosami. Prosami będziemy, jak trafimy z samiesieńkiego końca mapy. O, druga bomba nam wyleciała. To w sumie jeszcze jedna bomba i będziemy mogli ją przerobić na shiny. Dobra, i mamy trzecią bombę, więc gitara. To w takim razie bombę możemy sobie przerobić na shiny. Klikamy sobie cyk. No i teraz już jest mocna. Teraz już jest naprawdę mocna. I zobaczmy, czy na przykład byśmy trafili stąd, albo ile nam brakuje. Bardziej ile nam brakuje. No, w sumie sporo nam brakuje. Dobra, to wydropię sobie jeszcze jakiś ciekawy efekt. W sumie na tego jest 6%. Fajnie było ten wydropić. Nie powinno być to trudne. I bierzemy się za farmienie większej ilości końców, żebyśmy mogli trafić z jak najdalszej odległości. I tutaj w ogóle dosyć ciekawy efekt jest, bo jest vibing cut, czyli taki memowy kod. Dobra, i w sumie znowu mi się ekwipunek zapełnił tymi efektami na kosz. I mamy 4 takie efekty, więc możemy sobie je przerobić. No i teraz są całkiem niezłe. Dobra, załóżmy sobie to. Tutaj trailsy mamy w sumie takie. No na razie więcej trailsów nie ma. Prawdopodobnie kolejne trailsy będą na kolejnej mapce, na którą potrzeba 5 rebirfu. No dobra, no to musimy sobie rebirfy robić w takim razie. I tu jest w ogóle jakiś portal. No to w sumie ciekawie. Tam prawdopodobnie będzie drugi ward, tak mi się wydaje. Dobra, no to musimy sobie więcej siana wyfarmić. Tylko skąd ja mogę strzelić? Czy stąd na przykład trafię, cyk, rzućmy sobie? No i stąd na luzie. I teraz dostajemy też więcej siana. Dobra, to teraz robimy to w taki sposób. Wchodzimy sobie do shopu, kupujemy sobie coin boosta za 99 robuxów na 20 minut. No i musimy sobie teraz pofarmić przez 20 minut końce. W ogóle to chyba zrobię tak, że po prostu do 10 milionów do farmy i robimy tego rebirfa. No bo potrzebujemy aż 5 rebirfów, żeby oczywiście kolejną mapkę odblokować. I wyfarmienie tych 10 milionów zajęło mi dosłownie 1,5 minuty. Równo 1,5 minuty, więc niedużo. Tepamy się na spawna i robimy sobie tego rebirfa. Z tego co tu widzę, nie stracimy piłek, trailsów i efektów na jakby kosz, no i gemów. A więc spoko, jedyne co, no to po prostu stracimy naszego powera, no i oczywiście mapki, które odblokowałem. No ale chwila, moment i wrócimy do tamtego samego punktu, w którym byliśmy wcześniej. I w ogóle coś opłaca za te rebirfy robić, bo tutaj jest podobnie tak jak w Gold Kick Simulatorze, że takie punkciki dostajecie, za które możecie sobie różne rzeczy upgrade'ować. I chyba laka jedynie tak naprawdę się opłaca robić, bo jakby gemów i tak mam dużo. Miejsca w ekwipunku, no to może tam by się przydało, ale to nie jest jakoś ultra potrzebne. Chyba laka sobie zrobię. Dobra, jeden laka zrobimy. I dobra, ja farmię dalej, żebyśmy tam odblokowali znowu sobie te wszystkie mapki. I w sumie ile potrzebujemy na kolejnego rebirfa? 20 milionów. No dobra, to dwa razy więcej. Ale jeszcze musimy zrobić 4 rebirfy. Dobra, i w sumie w miarę szybko udało się uzbierać na kolejnego rebirfa.
rebirfa, więc robimy sobie szybko kolejnego rebirfa, jeszcze tylko musimy zrobić 3. W sumie chwilę mi to zajęło, musiałem sobie nawet kupić drugiego boosta na końcu, ale mamy naszego 5. rebirfa, jednego wam nie pokazałem, albo nawet 2, no ale no bez sensu każdego rebirfa pokazywać. I teraz mamy 10 tych punkcików i teraz możemy sobie tutaj 2 te boosty zrobić, bo dzięki temu będziemy dostawać chyba jedną piłkę więcej, tak mi się wydaje, a więc sobie to zróbmy. I w sumie ten też jest ciekawy, bo to będzie nam automatycznie przerabiać nasze piłki, a więc nie będę sam tego musiał robić. Znaczy chyba będę musiał coś kliknąć, bo tu jest napisane, że new button, czyli po prostu jakiś przycisk się pojawił, no więc to też sobie zróbmy. I w sumie zobaczmy, czy jakiś przycisk się pojawił. Aha, tutaj jest merch all, możemy sobie skraftować wszystko, no i automatycznie nam kraftuje. No dobra, no to w sumie spoko opcja, nie muszę tego sam robić. I teraz znowu musimy się wrócić tam hen daleko, a więc troszeczkę mi to zajmie ponownie i teraz znowu mam jakieś nagrody do odebrania. Zobaczmy, co tu mamy do odebrania. Tutaj jakieś gemy, tutaj w sumie podwójne coins na 5 minut i tutaj znowu na 5 minut. No dobra, no to w sumie troszkę mamy jeszcze tego, więc ja wracam dalej do farmienia. I powiem wam, że jestem prawie pewny, że jak odblokujemy sobie tą mapkę za 250 milionów i 5 rebirfów, to dostaniemy się do drugiego worldu, bo zobaczcie, tutaj rzucam sobie cyk i tutaj widzicie tam daleko jest prawdopodobnie kolejny world. Jak się dobrze przyjrzycie, jakieś tam place zabaw, nie place zabaw, a więc dobra, farmię dalej to. Dobra, chwilę mi to zajęło, nawet bym powiedział, że dłuższą chwilę mi to zajęło, ale udało się wyfarmić 188 milionów, a więc mamy na odblokowanie po pierwsze tutaj tej mapki, a po drugie tutaj tej mapki, która przeniesie nas prawdopodobnie do drugiego worldu. Znaczy mam nadzieję, że nas przeniesie, zobaczmy, czy przeniesie nas, no i przenosi nas do drugiego worldu, więc dobra. Czyli tutaj zabawa zaczyna się tak naprawdę na nowo. Jestem ciekawy, czy tutaj upgrade są od nowa, czy jakby zostają. Są od nowa i są dużo, dużo droższe. Ale też chyba z większej odległości możemy od razu na starcie strzelać, tak mi się wydaje. I tutaj 2 biliony dalej potrzeba. Dobra, zobaczmy, że stąd trafię na przykład. Ja trafiam stąd. No to musimy sobie na pewno lepszą piłkę ogarnąć po pierwsze. Ile tutaj kosztuje? 15 tysięcy. No dobra, no to nie jest jakaś droga. Ale czy tu oprócz piłki są trailsy? Trailsów nie widzę żadnych. Tylko piłki nowe mamy. Dobra, to musimy sobie jakąś nową piłkę zdobyć, żebyśmy po prostu więcej tych końców farmili, bo naprawdę gigantyczną ilość potrzeba na kolejną mapkę. I teraz od razu w ogóle, jak otwieram sobie piłki, to dostajemy 2 sztuki, bo jakby no mam ten kloner. Czyli musimy teraz zdobyć kilka tych plazma piłek, żebyśmy po prostu mogli mieć jak najlepszą. Oj, w ogóle papier toaletowy mogę mieć. No to będziemy rzucać papierem toaletowym. Dobra, niech to się otworzy do pełnego ekwipunku, zobaczymy, czy coś ciekawego nam wypadnie. Dobra, jest pełny ekwipunek, zobaczmy, czy jakieś ciekawe skiny nam wypadły. Czy wypadł nam jakiś najlepszy? Nie wypadł nam. Dobra, to kliknijmy sobie merch all, żeby wszystko jakby przerobiło i na razie wygląda to w taki sposób. Muszę pousuwać tutaj to wszystko też. W ogóle czemu to tak duże miejsce mi zajmuje? Co ja tutaj mam? Dobra, te wszystkie piłki słabe muszę pousuwać. Musimy zrobić sobie jak najlepsze piłki, żeby udało nam się w ogóle wyfarmić to, bo to jest naprawdę gigantyczna liczba do wyfarmienia. Trochę sobie to potwieram i tutaj w ogóle jest tak, że możecie te piłki chyba cały czas przerabiać, bo zobaczcie, tutaj mam 2 gwiazdki, czyli jakby już dwukrotnie tą piłkę przerobiłem, czyli na przykład, nie wiem, shiny i gold i teraz mogę ją dalej przerabiać. I tak samo tutaj tą też. A więc, no dobra, klikniemy sobie jakiś bez, żeby założyło nam tą piłkę. Piłką futbolową będziemy rzucać do kosza, no tak wyszło. Ale dobra, zobaczmy, z jakiej odległości tutaj w ogóle trafimy. Podejdźmy sobie tak mega blisko, zobaczmy, czy się uda trafić. No i dobra, trafiliśmy i ile tu się siana w ogóle dostaje? No nie jakoś tak dużo. 2 miliony za rzut, będziemy musieli naprawdę sporo przyfarmić tutaj. Tym bardziej, że jeden upgrade kosztuje 250 milionów. Powiem wam, że dużo, naprawdę dużo. I tutaj też w ogóle takie przydatne Game Pass widzę, jakiś Easy Aim. Nie wiem, w jaki sposób ma to działać, ale dobra, to 99 robuxów kosztuje, więc sobie to kupmy. Nie jest to drogie. I dobra, przetestujmy to, jak to działa. Bo jakby no, rzucanie i tak nie jest trudne, ale no, może będzie jeszcze łatwiej. Aha, po prostu tutaj jakby ten pasek jest większy. No nie był to szczególnie udany zakup, szczerze mówiąc. Dobra, ale teraz farmię 250 milionów, żebyśmy tutaj mogli sobie ten pierwszy upgrade zrobić, bo jestem ciekawy, czy ten upgrade jakoś dużo nam da. Kupmy sobie oczywiście tutaj Game Pass na końcu, żebyśmy 2 razy szybciej to wyfarmili, znaczy Game Pass, boosta na końcu. No i dobra, i przez 20 minut to farmię teraz. I powiem wam, że w sumie szybko poszło. W 5 minut udało się wyfarmić 300 milionów, a w sumie to nawet w 4 minuty, a więc możemy sobie tutaj ten jeden upgrade'ik zrobić, no i kolejny jest troszeczkę droższy. Ale dobra, jestem ciekawy, czy z jakiejś większej odległości będziemy teraz mogli rzucać, na przykład spróbujmy na początku stąd. Czy się uda? No nie uda się. Czyli niewiele ten upgrade daje, a więc musimy sobie naprawdę dużo tych upgrade'ów zrobić. I powiem wam, że teraz zrobiłbym jedną rzecz w sumie. Musimy się cofnąć gdzieś tutaj na te początkowe wordy, bo ja tak naprawdę tych trailsów w ogóle nie upgrade'owałem. Mam po prostu jakiś taki trails, który daje końce razy 5, a więc słabo. Czy dałoby się podropić te trailsy właśnie? Skąd one są? One chyba tu są, ale czy są jakieś lepsze trailsy w ogóle? I tu są lepsze trailsy i przydałoby się jakiś lepszy stąd właśnie wydropić i go zaupgrade'ować jakoś mocno. Dobra, więc na razie tym się zajmiemy, po prostu wydropmy sobie jakieś dużo tych trailsów. W ogóle tutaj niech te usuwa, niech zostawia tylko te 2. No i trochę tego się uzbierało, kliknijmy po prostu merchal, żeby wszystko przerobiło. I teraz mnoży nam więcej. Dobra, załóżmy sobie to i będzie mieć trochę więcej tego mnożnika tutaj. I skin na razie też taki mam. Dobra, wracamy na ten drugi world farmić dalej końce, bo mi tutaj Game Pass ucieka. W sumie nie Game Pass, tylko buz. Znowu mówię Game Pass. I zobaczmy, ile teraz za jeden rzut dostaniemy. No troszeczkę dostajemy. Tutaj w ogóle znowu
jakieś rewards mam do odebrania. Tutaj jakieś gemy i tyle. Tutaj jeszcze jakiś mnożnik gemów, ale to nie jest mi potrzebne na razie. Dobra, niech się farmi to dalej. Dobra, trochę już farmie, uzbierało się 750 milionów. Jeszcze brakuje nam tylko 1 250 000 000 do kolejnej mapki, ale kupiłbym sobie te upgrade'y, bo możliwe, że z troszeczkę dalszej odległości będziemy mogli strzelać. Jak sobie trochę więcej kupimy, w sumie to na aż 2 mieliśmy. Dobra, i zobaczmy, czy teraz na przykład stąd trafimy. No myślę, że to nie jest jakoś super duża odległość. Zobaczmy, czy się uda, cyk. No i dobra, i trafiamy stąd. Ile w ogóle za jeden strzał zarabiam? Nie zauważyłem. No tak w miarę. Jak jeszcze sobie tutaj to odpalimy, podwójne końce na 20 minut, kolejne 20 minut, to powinno być troszeczkę lepiej. Musimy w dzisiejszym filmie przynajmniej tą mapkę odlokować. Dobra, niech to farmi się dalej. Dobra, i zajęło to ponad 20 minut, ale mamy już te 2 biliona, więc możemy sobie kolejną mapkę odlokować i oby tam były jakieś fajne trailsy i dobre piłki. No tutaj mamy jakby maszyny, a więc spoko. Co tutaj jest? Tutaj są piłki. I to wygląda mega fajnie, ten samuraj. To na pewno będziemy musieli wydropić, a tutaj coś po drugiej stronie. I z tego co widzę, to trails, a więc dobra, na początku może zajmiemy się piłkami, żeby wydropić trochę tych piek. W ogóle sporo to kosztuje, 30 tysięcy gemów. Te od razu niech usuwa, bo to nie ma sensu tego dropić, a te 3 niech sobie podropi. Dobra, zapełnił się kwipunek i zobaczmy, jak to wygląda. Udało nam się trafić te najrzadsze peciki. Znaczy peciki, co ja mówię, pety. Piłki. I one są całkiem mocne. Jeszcze jak je teraz przerobimy, no to będą jeszcze mocniejsze. Musimy więcej tego jeszcze wydropić. No i tutaj jeszcze jakieś takie nam się uda wydropić. Kliknijmy, żeby wszystko przerobiło. No i to daje tyle. Musimy te stare piłki teraz pousuwać. Jeszcze trailsy muszę pousuwać i jeszcze więcej tego chcę otworzyć. Dobra, mamy ponownie pełny kwipunek, a więc zobaczmy, jak to teraz wygląda. Znowu trochę nam wyleciało tego wszystkiego. Kliknijmy sobie merch all i teraz mamy taką piłę, która mnoży końce razy 39. Dobra, załóżmy sobie ją, no i dzięki niej będziemy dużo, dużo więcej farmić. W ogóle jestem ciekawy, jak będzie wyglądać rzucenie tą piłką. Podejdźmy sobie w sumie gdzieś tutaj, mam nadzieję, że stąd trafię. Troszeczkę bliżej muszę podejść. Dobra, to w takim razie gdzieś tutaj podejdźmy, cyk. No i piłka leci, sporo zarabiamy za jeden rzut taką piłą. No i jak jeszcze sobie podwójne końce odpalę, jeszcze musimy wydropić lepsze trailsy. I jeżeli chodzi o te trailsy, to też sporo nam się ciekawych uda wydropić. W ogóle dużo tych najrzadszych nam poleciało. Kliknijmy, żeby wszystko skraftowało. Zobaczmy, ile będzie to dawać. Razy 40 mnożą końce, czyli są nawet lepsze niż ta piłka chyba. No, o troszeczkę są lepsze. Dobra, to od razu zakładamy najlepsze. I mnożnik końców mamy 87. Dobra, idę teraz trochę siana pofarmić jeszcze z tymi podwójnymi końcami. Mam nadzieję, że teraz uda mi się wydropić jakąś potężną liczbę, żebyśmy mogli przynajmniej stamtąd trafić. Bo jak na razie możemy sobie strzelać co najwyżej stąd. Dobra, myślę, że wyfarmię mocarną liczbę 4 bilionów końców. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić dużo upgrade'ów za to i z jakiejś fajnej odległości trafimy. Dobra, zróbmy sobie trochę tych upgrade'ów. Jeszcze możemy zrobić jeden. Dobra, i zrobię maksymalną ilość. W ogóle tu możemy jeszcze speeda zwiększyć sobie. Aha, dobra, do maksa tyle możemy zwiększyć. No i dobra, zobaczmy, skąd trafimy. Czy uda się na początku stąd trafić na spokojnie? Cyk. Mamy perfect shot. No i dobra, udało się. Ale zobaczmy, czy na przykład się uda stąd trafić. Ile kasy dostaniemy za ten rzut, którego się nie uda trafić. Dobra, czyli to jest zbyt duża odległość. No, czyli gdzieś tak powiedzmy stąd muszę sobie rzucać, no i trafiłem. Sporo siana dostajemy, ale w tym odcinku to będzie na tyle. W kolejnym odblokujemy sobie pozostałe mapki.